Witamy Was w odcinku z serii Biedronka. Dzisiaj wchodzimy i szukamy fajnych produktów z wysoką zawartością białka. Standardowo zaczniemy sobie od fileta z kurczaka. Najbardziej uniwersalne mięso, duża zawartość białka, praktycznie 0 gramów tłuszczu. Smaczny, zdrowy, tani. Ewentualnie możemy mieć sznycel z piersi, z fileta z kurczaka. Do tego jakieś kostki od razu mamy pokrojone. Albo polędwiczki. To już zależy od Was, jak sobie to chcecie przyrządzić. Polędwiczki, kosteczki można zdecydowanie szybciej, bo one już są gotowe, więc wystarczy je wrzucić na patelnię i już są ok. Jest też fajna propozycja na mięso mielone. Mamy tutaj mięso na kotlety z fileta z piersi indyka, a także mięso mielone z szynki. Obydwa mają zawartość tłuszczu około 3-4 gram i 20 gram białka. Więc zawartość białka tak samo jak w filecie, a jest błyskawiczne do przyrządzenia. To wystarczy wrzucić całe na patelnię, razem z przyprawami wymieszać i świetnie nadaje się jako dodatek na przykład do ryżu. Albo do spaghetti, można zrobić z makaronem i jest bardzo fajne spaghetti. No. I dania express. Gyros, bardzo fajny, właściwie już gotowy posiłek. Można go wrzucić do piekarnika, do mikrofali, ale polecam z małą ilością masełka wrzucić na patelnię. Naprawdę świetnie nadaje się do szybkiego posiłku. Tak tutaj można zrobić sobie świetnego kebaba lub tortillę, albo klasycznie do ziemniaczków, do ryżu, do makaronu, po prostu jak chcecie. Zawartość tłuszczu 8 gram i 24 gramy białka, więc jeśli makro w posiłku Was puszcza, spokojnie możecie wybrać taką opcję. Tylko jest to posiłek już gotowy, a takie posiłki proponujemy nie używać codziennie, tylko raz na czas. No i mamy makrelkę. Tutaj tym razem jest wędzona, duża zawartość zdrowych tłuszczów omega-3, 19 gramów białka w 100 gramach, ona jest tak samo gotowa. Po prostu na śniadanie białkowo-tłuszczowe, porcja makreli sprawdza się idealnie, bogactwo omega-3, tylko minusem makreli w Biedronce jest to, że metoda wędzenia jest na gorąco, więc też nie polecamy spożywać jej zbyt często, bo ta metoda sprawia, że nie jest do końca korzystna dla zdrowia, więc raz za czas nie będzie żadnego problemu. Nie, tamte są lepsze. Kilogram za piąteczkę. A numer top 1 szybkich posiłków, filet wędzony z kurczaka. Niemal 0 tłuszczu i 24 gramy białka w 100 gramach. Świetnie komponuje się z sałatkami, kanapkami, z ryżem, dosłownie ze wszystkim, więc bardzo, bardzo fajna propozycja. No i u mnie to jest nieodłączny element diety. Szynka z fileta z kurczaka, jedyne 2 gramy tłuszczu. Świetnie komponuje się kanapeczki, tosty z odrobinką sera, jak najbardziej. Swoją drogą jest bardzo smaczna. Mintaj, filet i kostka. Zdecydowanie bardziej polecam filet, ponieważ są tutaj całe płaty, na patelni się nie rozpada. Największym jego plusem jest to, że ma 0 tłuszczu, bardzo szybko przyswajalne białko. No i jest naprawdę lekko strawne. Zawartość wody w tym mintaju to 5%, więc na patelni nie będzie woda, tylko będzie ryba. Super sprawa, jeśli ktoś ma problemy trawienne, nie lubi mięsa, wsunąć taką rybkę naprawdę fajnie, bo po pół godziny ona jest w ogóle już nieodczuwalna na żołądku. I ja zaproponuję Wam twaróg chudy, bardzo dobre źródło białka. W twarogu chudym również jest 0 gram tłuszczu. Twaróg chudy fajnie komponuje się z posiłkami na słodko, na przykład ryż, słodzik, orzechy bądź masło orzechowe, odrobina białka i jest naprawdę fajne danie, bądź makaron. Tak samo można go zrobić sobie na słono z warzywami i posmarować nim na przykład chlebek. Tanie i wartościowe źródło białka, tylko oczywiście dla osób, które dobrze tolerują laktozę, bo w przypadku problemów trawiennych nie warto spożywać.
A ja, jeśli chodzi o nabiał, to polecę jogurcik skyr. Tutaj mamy skyr naturalny, prawie 20 gramów białka w tak małym opakowaniu. Lub jeśli ktoś lubi sobie urozmaicić dietę, mozzarella typu light. Jedna taka kuleczka, 25 gramów białka i około 10 gramów tłuszczu. To nieźle, całkiem nieźle. A to jest zajebisty smak. Tak? Pudding. Nie wiem, nie widziałem czegoś takiego. Kurwa, i co jest w środku? No pudding taki, to jest smak karmelowy, czekolada z karmelem. Co tu jest w środku? No tutaj mamy 20 gramów białka, tłuszczu bodajże około 2 gramów, chyba 6 gramów węglowodanów. Zajebisty smak, polecam. No to tego nawet nie widziałem. No jak sami widzicie, takimi produktami, jakie tutaj są, takie jogurciki, nawet i taki proteinowy napój. Bardzo prosty sposób można dostarczyć źródło białka. Oczywiście nie są to jakieś mega, bardzo wartościowe produkty, ale jak macie do wyboru wypić takiego proteinowego, czy zjeść takiego proteinowego, taki proteinowy pudding, wypić kurczę jogobelle, czy coś tego typu, to warto zamienić na taką propozycję. Albo jeśli jest problem z jedzeniem mięsa, bądź dla osób nie jedzących mięsa, a chcących zachować odpowiednią ilość białka w diecie, no teraz nie ma z tym problemu. Jak widzicie, do wyboru, do koloru. Znaczy do wyboru, do smaku. Serek wiejski lekki, czyli odtłuszczony. Podstawa w kulturystycznym świecie. W 100 gramach 12 gramów białka, niecałe 3 gramy tłuszczy. Świetnie wchodzi, tak samo możemy sobie wziąć w trasę. Smaczny i wcale nie drogi. A tutaj dwa produkty bardzo często pomijane w diecie: wątróbka i żołądki. Obydwa te produkty mają od 15 do 19 gram białka. Żołądki mają około 4 gram tłuszczu, wątróbka około 6 gram tłuszczu i ich największym plusem jest to, że są tanie. Wiem, że wiele osób ma problem z dietą i myśli, że dieta jest droga, a takimi podrobami naprawdę można w prosty sposób dostarczyć wartościowe, w pełni wartościowe źródło białka. Z cebulką bardzo dobrze smakuje, zresztą na pewno dobrze wiecie, klasyczny polski obiad, wątróbka z cebulką. A żołądki, jeśli chodzi o żołądki, najbardziej polecam mielone. I wtedy można je przygotować sobie jako gulasz. Wiem, bo w czasach moich szkolnych przejadałem je kilogramami każdego dnia. A jeśli jesteście na diecie i macie grilla, a nie chcecie koniecznie jeść kiełbasy bądź jakiegoś tłustego karczku, to z całym powodzeniem możecie wybrać takie polędwiczki z kurczaka albo po prostu przyrządzić sobie samemu kurczaka na grilla. Są też tutaj miksy, w których znajdziecie szynkę, a szynka jest naprawdę chudym źródłem białka. I na grillu jeszcze wiadomo, że ten tłuszcz się wytopi i będzie naprawdę bardzo, bardzo dobry grillowy posiłeczek. No i standardowo w każdej diecie, czy to normalnego Kowalskiego, czy tego, który chce być fit, jajka, świetne źródło tłuszczu, świetne źródło białka. Białko z jaj jest najlepiej przyswajalnym białkiem dla naszego ludzkiego organizmu. Tylko taka mała podpowiedź od nas: jeśli macie możliwość, wybierajcie jajeczka prosto od babuszki ze wsi, bo wtedy macie pewność, że są one na pewno w 100% zdrowe, bo niestety, ale kurki, które znoszą te sklepowe jajka, są przetrzymywane w niezbyt przyjemnych warunkach i wiadomo, że to jajko wtedy no nie jest tak dobre jak to ze wsi. Rybki, bardzo, bardzo dobre źródło białka. Niewielka ilość tłuszczu, przynajmniej w tych rybach, które pokazujemy. Można też wybierać tłustsze ryby, tak jak pokazywaliśmy wcześniej, makrele. Ona świetnie nadaje się na posiłki białkowo-tłuszczowe, a taka rybka, podobnie jak mintaj, dorsz, bardzo dobrze nadaje się do posiłków z niską zawartością tłuszczu. I my już zakupy mamy w Biedroneczce skończone. Jedziemy, wracamy
Jak sami widzieliście, produkty, na których bazujemy, są w większości bardzo proste, a także szybkie propozycje, które Wam pokazaliśmy, zadowolą na pewno każdą osobę będącą na diecie. Więc jeśli macie dylemat, czy dieta jest ciężka, trudna, no sami zdecydujcie po zobaczeniu tych wszystkich produktów, które Wam pokazaliśmy. Zapraszam, bo więcej filmików, nagramy na pewno jeszcze coś z zakupów, z Biedronki. Tak, jeszcze węglowodany i tłuszcze przed nami. A także nasze ulubione rzeczy na cheat meal. O, to też będzie ciekawy odcinek. Więc po raz kolejny dzięki za oglądanie. Mamy nadzieję, że ceny, które zostały uwzględnione na filmie, też się przydadzą i fajnie będzie te ceny porównać za jakiś rok. Więc dzięki, miłego oglądania. Na razie.